Oni byli w swej podróży, gdy wyszli z Egiptu, a przed nimi szedł słup ognia i oni maszerowali w kierunku Morza Czerwonego. A kiedy do niego doszli, wprost na linii obowiązku leżała przeszkoda. I zanim się spostrzegli, ogarnął ich strach i nie wiedzieli, co mają czynić. Tak właśnie ludzie postępują dzisiaj, kiedy są na drodze swojego obowiązku, a ogarnie ich strach. Słuchaj, bracie, pozwól, że coś ci powiem. Jeśli chodzisz w światłości i masz społeczność z Bogiem i z Jego ludem i Duch Święty odpoczywa na tobie, to gdy na twojej drodze stanie ci przeszkoda, nie zatrzymuj się, tylko przebijaj się naprzód. Bóg utoruje ci drogę i ty przejdziesz przez to. To jest jedno z największych przeżyć w moim życiu. Kiedy człowiek może oglądać Boga, kiedy nie mogę przejść ponad tym lub pod tym, kiedy to nie mogę obejść w żaden sposób, a Bóg otworzy drogę i ja mogę przejść poprzez to. Tak czy inaczej, Jego łaska jest wystarczająca na to, aby nas przenieść poprzez to. Otóż, kiedy przyszli do tego Czerwonego Morza i zobaczyli, jak zostało otwarte, jak oni mogli szemrać, jak mogli skarżyć się po oglądaniu tych wielkich cudów, jak możemy skarżyć się dzisiaj, potem, kiedy widzieliśmy to, co widzieliśmy, wielkie przebudzenia, kampanie uzdrowieniowe, Ducha Pańskiego, wstępującego pomiędzy nas i rozpoznającego myśli serc. Thank you.